3-1 w meczu z GKL S Wysoka. Zadowoleni zapewne jesteście. Bardzo zadowoleni. Pierwszy mecz w nowym sezonie, praktycznie w nowym składzie, więc ważne rzeczy, punkty zostają w obornikach. Mogliśmy dzisiaj zobaczyć duże zaangażowanie. Do przerwy przegrywaliśmy 1-0, ale druga połowa pokazała, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do sezonu, fizycznie przede wszystkim, bo było widać walkę i zaangażowanie, chęć wygrania. No i tak jak powiedziałem, 3 punkty zostają w obornikach i to jest bardzo cenne, że w tym pierwszym meczu udało się wygrać. Właśnie ta pierwsza połowa nie wyglądała najlepiej z waszej strony. Trochę wam się pętały nogi, to ciśnienie było duże? Może nie tyle ciśnienie, co gdzieś tam pierwszy mecz zawsze to jest takie badanie się na początku meczu i od początku chcieliśmy wyjść wysoko. Natomiast no, rywal też postawił trudne warunki. Zdobyli bramkę pod koniec pierwszej połowy. Najważniejsze, że po przerwie wróciliśmy w dobrym stylu i tak naprawdę wszystkie 3 bramki, które zdobyliśmy w drugiej połowie, były po bardzo pięknych akcjach bądź uderzeniach z dystansu. Więc no to cieszy. Już za kilka dni mecz wyjazdowy, tam zapewne też powalczycie o komplet punktów. No szczerze mówiąc, gram długo w tym klubie, natomiast jeszcze nigdy chyba nie miałem przeciwko temu rywalowi okazji się mierzyć, więc nie wiem co prezentują. Natomiast no, my jedziemy z jednym celem, chcemy wygrywać, chcemy zdobywać punkty i takie będzie założenie na pewno na ten mecz.